nie nowa instytucja kultury, ale nowy obiekt dla istniejącej jednostki. Prezydent zdradza plan. Już raz temat cichutko, ale jednak wybrzmiał podczas dyskusji radnych nad ubiegłorocznym budżetem w kontekście jubileuszu 300-lecia Suwałk. Za chwilę obchodzimy 300-lecie Suwałk. To już tutaj wybrzmiało wielokrotnie. No i jak się świętuje takie okazje? Helsinki, stolica Finlandii, na stulecie niepodległości państwa rok temu wybudowała sobie nową bibliotekę za 100 milionów euro. Taki gest i taki łuk triumfalny chyba nie jest tak użyteczny jak biblioteka, ale jest to dzieło, które dziś podziwia cały świat i miejsce, w którym spotykają się mieszkańcy. No, nas na nową bibliotekę w roku jubileuszu niestety jeszcze stać nie będzie. Najwyraźniej pomysł radnego Wojciecha Pająka zasiał ziarno, które być może teraz zaczyna kiełkować. Marzy nam się z prawdziwego zdarzenia biblioteka miejska, medioteka, nie wiem jak to nazwiemy, w innej lokalizacji, ciekawej lokalizacji. Niedługo będę mógł więcej powiedzieć, bo pracujemy nad tym tematem, ale na pewno obiekt taki z prawdziwego zdarzenia jeszcze tutaj Suwałkom jest potrzebny, bo to biblioteka realizuje zadanie nie tylko miejskie, ale również dla całego powiatu suwalskiego. Wprawdzie na taki gmach jak biblioteka Ode z pewnością nas nie stać, ale na miejsce z szeroką funkcjonalnością czemu nie? W helsińskiej placówce tylko jedno z pięter, to najniższe, zajmują książki. Jest ich tam około 100 tysięcy. Nad kondygnacją z księgozbiorem jest kino, wielofunkcyjna sala i restauracja. Jeszcze wyżej tak zwany marker space, czyli miejsce, w którym można podejmować rozmaite aktywności i zdobywać nowe umiejętności, oddawać się lekturze, nauczyć się szyć, gotować albo skorzystać z drukarki 3D. Ta fińska perełka architektury i funkcjonalności zyskała w 2019 roku tytuł najlepszej biblioteki publicznej na świecie. Nam się podoba, a Wam?